Witam serdecznie we wtorek, 20 grudnia. Właśnie robimy test szczelności. Nabiłem 4 bary. Tam delikatnie ponad 4 bary jest. I teraz czekamy. No jak będzie jakiś wyciek, to powinno od razu się coś zmienić, ale już jest nabite może z 10, nie, no z 5 minut. Wygląda wszystko na ok, no ale zobaczmy, poczekamy chwilę, jak to będzie wyglądać za chwilę. Samochód stoi trochę gruzyjczy, nie? Jest taka mata, żeby nie pobrudzić kostki. Wszystko pozakręcałem korkami. Ciepło zimnej wody. Tu tak samo i kuzyn mi tu doradził, żeby zrobić pętlę właśnie. Żeby połączyć to w pętli. I tak zrobiłem. Woda już jest wypuszczona do piwnicy. Już jest zakręcona na całą siłę. Nie widać na razie żadnych wycieków. Tu wpuściłem wodę i tutaj będzie wyjście ciepłej zimnej. A z tej strony zaś, tu jestem przy samym piecu, wypuszczę. Tu już jest wykute przejście. I tu jest wykute już pod skrzynkę, podrozdzielnie. Tu sobie te rury będą wychodzić, też muszę je wypuścić teraz. Wypuszczę je tutaj i zamontuję sobie rozdzielnie i wtedy jak podłogówka przyjdzie, to wszystko podłączam. Muszę z moim hydraulikiem porozmawiać, czy z moim kolegą porozmawiać, czy da radę z rozdzielni puścić rurki na górę do pokoju, do centralnego ogrzewania. Bo tak właśnie nad tym myślę, żeby po prostu z rozdzielni to wypuścić. Albo wypuścić z głównych rurek też trójnik, puścić do góry i tam też zrobić rozdzielni. Żeby ta woda, żeby miało siłę tam to wypchać. No ale będzie kompresor, to podejrzewam, że powinno mieć siłę. Nie kompresor, tylko hydrofor. Także tak to wygląda na tą chwilę. Robię test szczelności. Jak test szczelności wyjdzie dobrze, mam nadzieję, że wyjdzie, to biorę się za kanalizację. Kładę kanalizację, a jeszcze muszę te rury puścić, ale tam to jest 8 kolanek do zgrzania. Dwie rury do gorącej wody muszę tutaj włożyć, poznaczyć tylko jedną i drugą, wypuścić je tutaj, wpuścić je tam, żeby po prostu wystawały tam, żeby się wisiały. Muszę jeszcze kupić piankę i opiankować wszystko dookoła te dziury, żeby ten styrobeton nie przelał się do piwnicy. Muszę zbić ten próg i muszę zbić ten próg, bo z tym progiem będziemy się bawić jak już będą szły posadzki, to będę musiał wywalić ten próg, żeby zrobić posadzki. Także na tą chwilę tak to wygląda. Odezwę się później, jak się coś zmieni, jak już coś zrobię. Już sobie pakowałem te rzeczy takie, które są mi zbędne teraz, żeby mi nie przeszkadzały, bo musi tutaj być wszędzie pusto jutro. Wszystko musi być wyniesione. Wszystko musi być czyste, żeby oni mogli sobie wejść i działać. Zapytam właściciela firmy, może będę mógł trochę rozreklamować. Robotę robi dobrą. Dobra, idę zobaczyć na manometrię i sprawdzimy, czy wszystko gra. Także odezwę się później. Pozdrawiam serdecznie. Test zrobiony. Zdane. Znalazłem dwa wycieki. Jeden był tutaj spod tego krytca. Źle było owinięte tą teflonową taśmą, poprawiłem to, przestało. I drugi raz tam pompowałem. Po godzinie znowu coś tam delikatnie cykło na zegarze, że tam delikatnie coś tam spadło. I popsikałem, wszędzie pochodziłem takim preparatem. To takie mydliny jakby. Popsikałem po wszystkich łączeniach od początku do końca. Żadnego wycieku tu nie było. Ale poszedłem na dół i okazało się, że przy zegarze, który skręcałem przy tym do sprawdzania, tam było dwa wycieki delikatne. Także już poprawiłem, napompowałem, sprawdziłem, wszystko gra. Także zostaje jak jest.
biorę się za kanalizację. I tutaj zrobiłem miejsce na skrzynkę. Skrzynka będzie mała, bo to jest 5 sekcji. Także miejsce na skrzynkę wykułem. Zrobiłem to wyjście na rury do zasilania do skrzynki. I tu wykułem dziurę do piwnicy, koło pieca wychodzą fajnie te rury. Także nie będą nigdzie tam przeszkadzać. Kładę kanalizację i jadę jeszcze po piankę, żeby to wszystko ładnie pooblewać, żeby to było nieruchome i żeby nic nie przelatywało na dół, jak będę trolać wszystko. No i muszę to ogarnąć, posprzątać, żeby mieli tu miejsce. Także biorę się do roboty i do zobaczenia później. Pozdrawiam. Witam o 18.40. Koniec na dzisiaj. Rurki do rozdziewacza sobie wypuściłem, żeby można było już to zalać. Zalałem to pianką, tylko że jedna pianka to było za mało. Tutaj wszystko pozalewałem pod rurkami, nad rurkami, tak żeby one sobie pracowały w tym. Tutaj muszę jeszcze jutro podkładać ładnie, żeby to wszystko było w powietrzu, żeby ten styrobeton się wlał ładnie wszystko pod to, tylko nie wiem, myślę nad koszulkami, żeby założyć koszulki na te rurki tutaj. Także jutro tam zajadę do hydraulicznego i wezmę, bo i tak muszę poddawać parę rzeczy, które mi zostały. Tutaj jest zrobiona hydraulika, bo zmywarka będzie wpięta w rurę od syfonu, także z tym nie będzie problemu. Tu muszę jeszcze zalać pianką. Jutro muszę usunąć ten próg i ten próg, bo prawdopodobnie jutro z samego rana nie przyjadą wylewać tego styrobetonu, tylko po południu. Także rano będę miał chwilę, żeby resztę przygotować. I zrobiłem kanalizację w łazience. To jest do prysznica i wszystko puściłem w grubej rurze do samego końca. Spady są 2%, także wystarczające. Tutaj jest do umywalki, a tutaj będzie do pralki. Tutaj udało się oddzielnie zrobić, ta cegła nie jest taka mocna, dało się wykuć. Także to wszystko tak zostaje. Podnosiłem te rurki, żeby je pozalewało tak samo. Tu jest wyprowadzone do czwórnika z kuchni, a tu będzie kibelek, będzie wypuszczona rura. Także tak to wygląda. Jeszcze muszę kupić jedną zatyczkę, bo została mi tylko jedna do ciepłej wody. Muszę kupić jedną do zimnej, żeby tutaj założyć, żeby nie było tego wężyka tutaj. Żeby to wyglądało w miarę profesjonalnie. Jak na taką amatorską pracę. Co mi zostało jutro? Jutro poprzykręcam sobie te rurki. Kupiłem kołki. Poprzyłapuję sobie te rurki, żeby one się sztywno trzymały. Pooblewam sobie pianką, tam gdzie się da, ładnie sobie piankę porozprowadzam pod rurki, nad rurki i tą niskoprężną, żeby ich nie powypychało. Tutaj też to pouzupełniam jeszcze, tutaj podnoszę te rurki, żeby one były w powietrzu, tak jak już mówiłem. No i będę się rozglądał ze skrzynką na 5 sekcji. Myślę, że dziura jest dość wystarczająco duża, ale w razie czego się dokuje do futryny tutaj, w tą stronę. I będzie dobrze. Co jeszcze? Plan na jutro. Jeżeli nie przyjadą do południa, to jeszcze sobie wytnę te drzwi. Tak jak jest ten drut. Tak sobie to wytnę, może trochę dalej nawet. Tak sobie to wytnę, światło przeniosę w tą stronę bardziej. I tutaj trzeba będzie bloczkiem nadbudować, żeby zrobić miejsce na tę kabinę. Żeby to było dość duże. No i co, tak to na dzisiaj wygląda. Starczy na dzisiaj. Testy zrobione, hydraulika w porządku. Tego nie sprawdzałem, to będę sprawdzał. No trudno, to będę sprawdzał dopiero jak zrobię podłogówki. Tu są 3 połączenia, w sumie to ufam, że będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że będzie. Nie mam jak tego sprawdzić, nawet nie będę teraz zagrzewał tych rurek tutaj, żeby sprawdzić, czy połączenie jest dobre, bo
Czy tak podłogówki trzeba wszystkie podłączyć, także zrobię to później. No i co? W razie czego, jak podłogówki będą już ułożone, to sprawdzę, znaczy to ciśnieniowo sprawdzę, czy jest szczelne. Jeżeli nie będzie szczelne, no to ten kawałek trzeba będzie rozebrać i sprawdzić, co się dzieje. Gdzie to w ogóle będzie taki ten, taki uciekanie gdzieś w powietrzu. No ale mam nadzieję, że nie będzie. Rurek nie będę łączył na podłodze gdzieś w środku, bo chcemy zrobić długą rurką, jednolitą każdą sekcję, żeby nie było łączeń. To jest większe prawdopodobieństwo, że nie będzie tych wycieków. No i tak to wygląda. Zmęczony już jestem. Od 7 rano dzisiaj do godziny 7 praktycznie 12 godzin. Także wystarczy. Ja do domu jeszcze muszę odstawić samochód, bo trochę gruzu załadowałem, ale to jest niewystarczające, żeby to jechać wywieźć. Jutro jeszcze tutaj dozbieram. Zostało mi jeszcze tutaj trochę i zostanie mi z progów, czy to jest z tych drzwi. Także zostawię to na jutro. Dobra, lecę do domu. Odezwę się jutro. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania. A ja na dzisiaj kończę. Jestem wykończony, także trzeba wypocząć przed dzisiejszym dniem, bo jutro znowu trzeba wszystko szykować, żeby wszystko było gotowe do tego styrobetonu. Mam nadzieję, że się uda jutro im przyjechać i to zrobić, bo będę spał spokojniej. A i tą baterię wywalę jutro. Wytnę te rury, żeby tego już tutaj nie było. Dobra. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i do jutra.